Nie kończymy klimatów takich smutnych, ponieważ przechodzę do kolejnego komiksu z wydawnictwa Wielka Litera. Nowy komiks Marcina Podolca, który stworzył rysunki do tekstu, do scenariusza Marcina Kołodziejczyka, a mianowicie Morze po kolana. No i tak zacząłem, już zdradziłem, o czym jest ta historia. No jest dosyć smutna, ponieważ tak naprawdę no, śledzimy, poznajemy historię trzech panów, którzy żyją w miejscowości usytuowanej blisko morza. Stąd ten tytuł Morze po kolana, morze przez RZ w sensie, a nie morze przez Z z kropką. No i mamy trzech bohaterów. Oczywiście mi zakładki wszystkie wypadły. Jeden z nich był Szczurek. Jeden z nich był gumowy, bo pracował, miał firmę zajmującą się wulkanizacją. No i był ten trzeci. O jest, Marian. Szczurek, czyli Ryszard, gumowy oraz Marian. Smutne historie opowiada Marcin Kołodziejczyk. No dlaczego smutne? No, są tutaj panowie, którzy mieszkają w miejscowości, która żyje głównie z turystyki, jak się dowiadujemy z tego komiksu. I jest właśnie martwy sezon. Martwy sezon, czyli nie ma klientów, nie ma turystów, nie ma praktycznie co robić. No więc niektórzy, znaczy no niektórzy, więc muszą zajmować się różnymi innymi rzeczami. Ale głównie co robią, to siedzą na przystanku autobusowym i spożywają alkohol. Do czego oczywiście ja nie namawiam, tylko po prostu przedstawiam, co jest w tym komiksie. No i to miała być taka historia, która miała pokazywać prawdopodobnie smutną, szarą polską rzeczywistość i na jakie sposoby komuś może popsuć się życie. No tak, no i w zasadzie niewiele więcej mogę powiedzieć o tym komiksie, ponieważ no jakby na tym polega ten scenariusz. Nie ma to jakoś specjalnie puenty, no, ma raczej pokazać, że no, życie się po prostu toczy dalej, trzeba wziąć na swoje barki to, co nam zgotuje los i no i cóż, i tyle. I to jest jeden z tych właśnie smutnych historii, gdzie no, raczej ludzie wpadają w jakieś różne problemy, no nie... Często jest tak, że te problemy same ich znajdują i oni nie przyłożyli, że tak powiem, ręki do tego, bo wiecie, o co chodzi. Często jest tak, że jak są jakieś filmy, jakieś patologii o smutnych losach różnych ludzi, to zazwyczaj oni sami gotują sobie ten los, ponieważ wpadają w jakieś uzależnienia, okazują się słabymi ludźmi, podejmują błędne decyzje. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Tutaj po prostu jakby ludzie żyją w tej wsi, w której nic się nie dzieje, nie ma zbytnio perspektyw, próbują coś z tym zrobić, ale i tak wszystko kończy się tak samo. Ponieważ no jeden z nich, no nie no, kurczę, bo w tym momencie mogą pójść spoilery, a tego bym nie chciał. Więc tak bezspoilerowo, no to więcej nie mogę powiedzieć na temat tego scenariusza, ale mogę za to powiedzieć na temat rysunków. Marcin Podolec, który no nieustannie się rozwija. Jest to swego rodzaju taka gwiazda polskiego komiksu, ponieważ już zaczął być publikowany za granicą. Ma dużo miłośników. Jego komiksy charakteryzują się taką alternatywną szatą graficzną. No i tutaj pokazuje, daje popis swoim umiejętnościom, nie ukrywajmy. Ogółem szata graficzna jest kolorowa. Mnóstwo jest takiego brudu, który jakby wygląda, jakby był tworzony ołówkiem albo jakąś pastelą. Barwy utrzymane są w takich szarościach. Natomiast kiedy mamy jakieś retrospekcje albo jakieś wspomnienia, to wtedy kolor znika i mamy rysunki czarno-białe, co oczywiście podkreśla no, fakt, że nie dzieje się to w tej linii czasowej, którą śledzimy od początku rozpoczęcia się komiksu. No i trzeba przyznać, że co komiks, to Marcin Podolec robi zupełnie, tworzy w zupełnie innym stylu i to jest no, niesamowite, to jest bardzo fajne. I trzeba przyznać, że jest coraz lepiej mu to wychodzi. Widać, że ma pewną kreskę, pewną rękę w tworzeniu. Ma takie też wstawki kartunowe, na przykład jeden z bohaterów nosi pseudonim Szczurek, więc od czasu do czasu tutaj rysowany jest, jego takie przygody są opisane w skrócie i
w tym mamy w tym momencie taki wymownie narysowanego szczurka. Jedną rzeczą, która jakby no mnie przynajmniej osobiście w jakiś tam sposób jak to określić, nie, że dziwi, ale na co zwracam uwagę w rysunkach Marcina w tym komiksie, to roślinność, że ta trawa wygląda jak takie gumki, znaczy tak gumowato troszkę wygląda. No ma to swój urok, ma tutaj ewidentnie Marcin ma swój sposób na to, w jaki sposób, no sposób na swój sposób, tak. Jaką metodę stosuje, kiedy chce narysować drzewa, a inną metodę ma, żeby narysować właśnie trawę. Ale tak podsumowując, no cóż, komiks no, należy do tych smutnych historii. Jeśli macie ochotę przeczytać, właśnie zapoznać się z jakąś historią, z takim właśnie o nieszczęściach innych ludzi, no to może Po kolana w tym momencie jest komiksem dla was. Jeśli chodzi o całokształt, no kurczę, popis rysunkowy Marcina Podolca na wysokim poziomie, to jest fajna sprawa. No i w zasadzie, no kurczę, no przez to, że to jest taki smutny komiks, jeszcze taka ciekawostka, że autorzy występują sami w tym komiksie. No więc jeśli macie ochotę, ja się trochę zakręciłem jak słoik, wiem, ale no przez to, że tematyka jest taka ponura, szara, pokazuje właśnie szarą rzeczywistość, no to w tym momencie no muszę was poinformować, że takie treści zawiera ten komiks. Nie spodziewajcie się żadnych wesołych tutaj wybuchów, żadnych wielkich dowcipów, tylko komiks o szarej polskiej rzeczywistości w miejscowości nad morzem, czyli Morze po kolana z wydawnictwa Wielka Litera. Hello.